Cześć witam was w kolejnym odcinku na moim kanale w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym że hossa dopiero nadchodzi przedstawię wam tu parę rzeczy dlaczego moim zdaniem hossa jest dopiero przed nami standardowo jeżeli odcinek się wam spodoba zostawcie łapkę w górę subskrypcję oraz komentarz wszystkie przydatne linki znajdziecie w opisie Zapraszam was tutaj na mojego Twittera link oczywiście w opisie oraz na darmową grupę telegram tam dzielę się zdecydowanie większą wiedzą tak jak mówię wszystko w opisie no i Trzeba sobie powiedzieć, że Bitcoin obecnie 62 tysiące dolarów. Także powoli się pnie nasz kochany, kochany Bitcoin. Cały rynek oczywiście idzie za Bitcoinem, więc mamy, mamy obecnie wzrosty na 7 dniach, ale no nie ukrywajmy, jesteśmy po dość mocnej korekcie. No i zaczynając od tego, jak to ostatnio wyglądało, trzeba sobie spojrzeć na, coś, na taki wykres. Wstawiałem to właśnie na Twittera niedawno jako podsumowanie tego miesiąca, a właściwie to, co w tym miesiącu się wydarzy. Że obecnie było cały czas coś takiego. Happy spadki, happy spadki, happy spadki. No i dużo było tutaj ryzyko, że znowu tak będzie. No w tym momencie widzimy, że Bitcoin znowu spadł i znowu odbił dość interesująco, bo mamy te 62 tysiące, więc jesteśmy gdzieś tutaj na tym poziomie. Mam nadzieję, że wybijemy już tutaj na jakieś 69, więc wtedy. Wtedy ta linia trendu na pewno zostanie przełamana. No i trzeba sobie zacząć od tego, dlaczego ta hosta jest dopiero przed nami. Jak wejdziemy sobie na halvingi, na całą cykliczność, no to możemy zobaczyć, że pierwszy halving 28 listopada 2012, drugi 9 lipca 2016, trzeci 11 maja 2020, no i czwarty halving 20 kwietnia 2024. No i w tym momencie, jak spojrzymy sobie na Bitcoin Rainbow Chart, to widzimy, ja bym się tutaj nigdy nie sugerował jakoś specjalnie tym, w której strefie zakupowej jesteśmy, no bo jeszcze niedawno było tak, że ty, tych dwóch stref, które są teraz basically a fire sale oraz Bitcoin is dead nie było, dosłownie po prostu czart został nam przesunięty, bo tak nisko zaczęliśmy spadać i to się oczywiście okazało dobrą metodą, żeby kupić, bo wszyscy, co kupowali tu Bitcoina no są zdecydowanie zarobieni i jakby to popieram, no ale nie ukrywajmy, ten czart jest taki... On nam nic nie pokazuje, a z drugiej strony pokazuje nam, kiedy jest tanio, kiedy jest drogo, to takie wiecie, na dwoje babka wróżyła. No ale tu mamy fajnie pokazane, że zobaczcie, halving. Te wzrosty przyszły dosyć szybko, bo już widzimy, że kiedy halving był w grudniu, no to już widzimy, że w trzecim, czwartym miesiącu wybijaliśmy mocne ATH. Następnie, no i tutaj znowu wybicie, ale jakby próbuję Wam pokazać, jak to się zaczęło. No tylko wtedy Bitcoin miał bardzo małą płynność, bardzo mało użytkowników o Bitcoinie wiedziało, więc to dopiero początek był. Tutaj znowu widzimy Bitcoina, siódmy i widzimy, że około rok po tym Bitcoin wybił znowu ATH, czyli to trwało zdecydowanie dłużej. Tutaj widzimy znowu coś takiego, że mamy piąty miesiąc. I ten bitcoin wybił mniej więcej po 7-8 miesiącach, raz i potem znowu po roku. Także to trochę trwało. I teraz znowu mamy coś takiego, że mieliśmy halving, czwarty miesiąc, i obecnie jest dopiero dziewiąty. I powoli bitcoin już zaczyna nam rosnąć, ale no nie jest to jeszcze zdecydowanie takie. Więc dlatego moim zdaniem jest to jakby pokazane w cykliczności, że po prostu te hostsy się nam wydłużają, besy się nam wydłużają i po prostu te. Coraz mamy coraz mniejsze wzrosty. Możemy zobaczyć, że tutaj wywaliliśmy poza czerwoną strefę, tutaj dotknęliśmy ją, a tutaj nawet do niej nie doszliśmy. Wszyscy zakładali, że ten bitcoin dojdzie tak wysoko, no i nie doszedł. No i ja również w tej hoście bym nie stawiał na to, że dojdziemy tutaj. Ja bym w to już w ogóle nie obstawiał, ale że dojdziemy na przykład gdzieś tutaj, ale to teraz nie jest ważne, bo chcę Wam po prostu pokazać, że. Mamy jeszcze potencjał, tak, że ta końcówka roku, czyli to kiedy wy oglądacie ten film, następne miesiące, może początek następnego roku przez jakieś 3-4 miesiące, że to się przesuwa i może nawet dojdzie, że całe następne pół roku będzie bardzo wzrostowe i ATH zobaczymy gdzieś dopiero w lipcu. No i według tego wykresu zakładając zieloną strefę, czyli taniej niż poprzednio, czyli że gorsza to będzie hossa no to to i tak by było ze 170 tysięcy dolarów no ale w tym odcinku nie nastawiamy się na tym na to kiedy jest tanio po ile jakie będzie ATH tylko na to że po prostu ta hossa jeszcze jest przed nami następnym fajnym wykresem tutaj znowu widzimy tu na wykresie znowu widzimy że trochę to wszystko trwało zanim te ATH się nam wybiło potem mieliśmy dołek i to tak średnio się wszędzie powtarza więc to jest spoko no i jakby ja obstawałem, że po prostu ta, ta, ta hosta dopiero przed nami. No tutaj widzimy, że ATH 365 dni after halving. Mamy ogromne wzrosty. W, w, w ogóle nawet nie tyle co ATH. Co zobaczcie sobie, że tu na wykresie wszędzie mamy pokazany rok. Rok po halvingu. Rok po halvingu. I rok po halvingu. Możemy zobaczyć, że. W 2020 rok po halwingu przyniósł większe wzrosty niż rok po halwingu w 2017 roku. Te wzrosty tutaj nastąpiły zdecydowanie później, a tutaj bitcoin był za 56 tysięcy i bitcoin potem jakoś specjalnie już nie urósł, no ale altcoiny bardzo mocno wywaliły, więc to jest fajny, fajny wykres. No niestety nie ma tu już pokazanego całej, całej historii, kończy się to na 2021. Zobaczymy, jak będzie w tym roku, jak będzie rok po halwingu, no, ale widzimy, że zawsze ten rok po, od Halvingu, a halving mieliśmy w kwietniu tamtego, w te, tego roku. Zawsze ten bitcoin był dość, dość wysoko. Więc, moim zdaniem, to też jest jeden z czynników, dlaczego, co nam pokazuje, że po prostu ta hossa hosta przed nami, ale no to, to oczywiście wiecie, zawsze na dwoje babka wróżyła, ale mam coś też dla Was, jeżeli. Jesteś nowy na rynku kryptowalut, to mam dla Ciebie bonus 500 dolarów od giełdy Bybit. Przygotowaliśmy taki specjalny bonus na dźwignię. Rejestruj się z mojego linku, otwierasz konto, deponujesz pierwsze 100 dolarów, możesz to zrobić za pomocą karty bankowej, możesz to zrobić za pomocą Binance lub innej giełdy lub możesz w ogóle utworzyć nowe konto na Bybicie, jeżeli już masz, zweryfikować na nowe dane i wtedy dostaniesz airdrop 500 dolarów na dźwignię, możesz sobie z nimi zrobić co chcesz, otworzyć pozycję, zamknąć pozycję i wszystko co zarobisz to Twoje. W opisie znajdziesz link, dodatkowo nagrałem fajny film tłumaczący dokładnie krok po kroku jak to odebrać, także zapraszam serdecznie. No i tu znowu widzimy fajnie od Waneka, oni mają ETF-y, dość duzi inwestorzy w bitcoina itd. I pokazuje nam tutaj jak to wszystko wyglądało, że dzień po halvingu w 2020 bitcoin kosztował 8800, 180 dni po halvingu bitcoin za prawie 15000. Poprzedni cykl, Bitcoin kosztował 651 dolarów, 180 dni, 1000 dolarów. No i w 2012 rok, dzień po, dzień po halwingu, 12 dolarów i po halwingu, 120 dolarów. Tak naprawdę te wzrosty przed halwingiem do halwingu, one nigdy nie były jakieś specjalnie duże, bo widzimy z 10 dolarów na 12, z 570 na 650 oraz z 7000 na 880. No teraz, przed halwingiem, mieliśmy, jak dobrze widzę, 67800 ale nie wiem czy to jest dobra dana. No nie ma tu pokazanych dalszych danych, ale widzimy, że za, zawsze po halwinku po prostu ta cena była zdecydowanie wyższa, tylko no to trwało nie 5 dni, nie 10, tylko takie 180 dni. Dlatego to fajnie, fajnie nam tutaj to obrazuje, że po prostu należy czekać. Dodatkowo w tym roku czeka nas jeszcze wybory Stanów Zjednoczonych. No ja uważam, że również jest to bardzo bycze dla rynku kryptowalut, niezależnie czy wygra Donald Trump, czy Kamala Kamara Harris bo Donald Trump jest jak najbardziej za krypto, o tym wszyscy wiemy, ale uważam, że nawet potencjalna wygrana Kamali nie jest ona aż tak negatywna, jak nam się wydaje, bo to już wszystko jest w cenach. Wcześniej rządził przecież Biden, do teraz rządzi i jakby wiemy, jak oni stłumili ten rynek kryptowalut, że w sumie to się nic złego nie stało więc tylko ewentualna wygrana Donalda Trumpa spowoduje moim zdaniem znacznie większą hossę, a wygrana Kamali to moim zdaniem jest tylko potencjalna korekta i lecimy dalej, no ale może nie być aż tak dużych wzrostów. No i za niedługo 10 października będą kolejne stopy procentowe. W tym również rynek pokłada dość dużą nadzieję. No i możemy jeszcze zobaczyć na Stock to Flow model, gdzie widzimy, że w tym momencie widzimy, że rynek jest na czerwono. Jeżeli jest na czerwono, to oznacza, że rynek jest niedowartościowany. Jeżeli jest na zielono, to rynek jest tak już trochę drogi w tym momencie. No i widzimy, że Bitcoin jest jakby gotowy do wystrzału, że robi się czerwono. I tutaj znowu nam to fajnie pokazuje, że mieliśmy halving, byliśmy pod tą kreską, wybiliśmy. Mieliśmy halving, byliśmy pod kreską, a nawet pieliśmy się równo z kreską i potem wybiliśmy ponad kreskę znacznie. W tym momencie jesteśmy cały czas pod kreską. Jeżeli Bitcoin by w ogóle dobił do kreski, to pokazuje nam 112-120 tysięcy dolarów. Wiem, że to się pewnie wydaje wszystkim niemożliwe, ale wtedy też się tutaj też się to tak wydawało, jak zaczynaliśmy. Jak byliśmy w tym okresie, po 10 tysięcy dolarów za bitcoina, to również wydawało nam się niemożliwe dobić do 60 tysięcy dolarów. Oczywiście, jak dobyliśmy do 60 tysięcy dolarów, to wszyscy nagle pozycjonowali na jakieś 100 tysięcy dolarów, ale no trzeba sobie właśnie na to spojrzeć, że w tym momencie, kiedy bitcoin jest w wartości 50 tysięcy dolarów, 50-60 tysięcy, no dokładnie mamy dzisiaj 62 tysiące dolarów, no to nikt nie wierzy w wycenę typu 150, 170, jest to takie, kurde, to jest naprawdę sporo i jest to niemożliwe, a jednocześnie gdy my, gdybyśmy przekroczyli te 100, 120 tysięcy, to wtedy wszyscy zaczną wyceniać bitcoina na pół miliona, a to jest moim zdaniem już kompletnie niemożliwe. I jakby to wszystko przyjdzie z czasem i moim zdaniem ten scenariusz, że my tutaj dobijamy do tej kreski, jest, jest, jest jak najbardziej możliwy. Oczywiście mówię tutaj, że się byśmy tutaj gdzieś zrównali z tym, żeby było takie 400 tysięcy na Bitcoinie. No, powiem tak, chciałbym, ale wiecie, no nie jestem cudotwórcą. Nie, ode mnie to oczywiście zależy. Także zobaczymy. Może Bitcoin się gdzieś tutaj zatrzyma, gdzieś w tych okolicach. Tego, tego oczywiście nikt nie wie. No ja uważam, że Hossa jest dopiero przed nami. Oczywiście wzrosty już mamy. Możemy sobie spojrzeć też na Firen Grid Index, czyli to indeks strachu i, i, i właśnie szczęścia, jakby. No i w tym momencie rynek jest troszeczkę wystraszony, ale no nie ukrywajmy, jest on chciwy. Ale nie tak chciwy jak tutaj był. Zobaczcie, jak tutaj mieliśmy chciwy rynek po 90 punktów, a i tak mimo wszystko pompowaliśmy, gdy mieliśmy skrajny pesymizm, no to oczywiście był to najlepszy moment na zakupy. No w tym momencie mamy takie 50-50 i możemy sobie to porównać do dla przykładu tego okresu, gdzie też mieliśmy 50-50, a zaraz po 50-50 były dość duże wzrosty i. Firan Green utrzymywał się na bardzo dużym właśnie gridzie, że wszyscy są chciwi. A nagle jednak wyszło, że rośniemy, rośniemy, rośniemy. Więc moim zdaniem, tak jak mówię, no te, te najlepsze rzeczy są dopiero przed nami. Dajcie znać, co Wy uważacie. Standardowo zapraszam Was do opisu. Tam znajdziecie wszystkie przydatne linki. I to tyle w tym odcinku. Do następnego odcinka.